Cześć, tu Kamil i witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek to unboxing nowego sprzętu. Nowego sprzętu, na którego przyjście czekałem jak małe dziecko na wizytę Świętego Mikołaja. Dosłownie. Dlaczego ten model? Dlaczego decyzja na zmianę sprzętu? Na to wszystko odpowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Okej. Ten model to MacBook Pro z procesorem M1, czyli innowacją, którą wprowadziło Apple. Do tej pory wszystkie MacBooki miały procesory Intel, natomiast teraz w tych modelach Apple wprowadził swoją innowacyjną wersję procesorów. Ponoć działają lepiej, są bardziej wydajne i bardzo mocno wpływają na pracę tych właśnie laptopów. Jeżeli chodzi o przesiadkę się na nowy sprzęt, ja korzystałem do tej pory z MacBooka R13, czyli jak przypuszczam większość z Was wie, taka najbardziej podstawowa wersja MacBookowego laptopa. No to już jest sprzęt, który jest w stanie sprostać programom z większymi wymaganiami. No i cóż, ja z racji tego, że postanowiłem, że chcę wejść na wyższy poziom tworzenia filmów, na poprzednim MacBooku montowałem w iMovie. Natomiast chciałem przerzucić się na Final Cut'a, chciałem spróbować to na tamtym MacBooku i było to po prostu nie do zrobienia. Dlatego decyzja na nowy komputer. To, co rzuca mi się w oczy w pierwszej kolejności, to to, że pudełko to nowe ma przed sobą zdjęcie MacBooka z frontu. Jeżeli sobie przypomniecie albo zerkniecie, to zauważycie, albo się zorientujecie, że zawsze na pudełkach MacBook był fotografowany z boku, w takim wiecie, ułożeniu na wpół rozłożonym. W przypadku tego jest on od frontu. Otwieramy. Oczywiście zawsze robi się to bez problemu. MacBook dba o to, żeby już samo rozpakowywanie jego sprzętu było na najwyższym poziomie. No i cóż, zaglądamy do środka. Oto i on. No jest niewielki. Nie spodziewałem się dużych rozmiarów ani jakiejś mega powalającej wielkości. Czuję specyficzny zapach przy otwieraniu tego pudełka. No i jest zapakowany standardowo w tej takiej, wiecie, plastikowej, jakby foliowej torebeczce. No jest piękny, jak wiemy, MacBooki. Apple to klasa zawsze sama w sobie, więc tutaj mnie nic nie dziwi. Poręczny. Ja bałem się bardzo tego, że w momencie, kiedy przerzucę się na tego MacBooka Pro, to będzie mi brakowało tej takiej, wiecie, kompaktowości era, gdyż on jest, ten jest paręset gramów, dosłownie chyba tylko około 200 gramów cięższy, ale ery są z reguły takie bardziej wchodzące w trójkąt. Natomiast Pro jest już bardziej kwadratowy, jeżeli to tak mogę ująć. No i bałem się tego, że będzie mi brakowało możliwości właśnie go trzymania tak bardzo poręcznie. Ale jak widać, też daje radę. Ja szczerze mówiąc, przeżywałem rozstanie z moim erem. Chciałem też go tutaj pokazać, no ale niestety sprzedał się tak szybko, że zanim przyszedł mi nowy, tamtego już nie miałem. Naprawdę mega kompaktowy i mogłem sobie go złożyć, wziąć do ręki, przejść z pokoju, z pomieszczenia do pomieszczenia. Naprawdę, ja dużo z nim nie podróżowałem, ale myślę, że w jakichś tam podróżach na pewno ta jego kompaktowość by się sprawdziła. No i cóż więcej o tym laptopie. No, otwieram go, zobaczymy, co jest w pierwszym momencie. Dobra. Wiadomo, że jest też folika na wyświetlaczu i on od razu sam się łączył. Jeżeli chodzi o odczucia, które mam z nim, cały czas czuję ten specyficzny zapach. No i spójrzcie, jak szybko się uruchamia. Ja nie będę przechodził teraz przez cały proces inicjalizacji tego urządzenia, że tak powiem, ale za chwilę w trakcie po... No, mówi, żebyśmy wybrali odpowiedni język, więc nie będę tutaj szedł krok po kroku, bo to nie o to chodzi. Ja jestem mega zaskoczony tym, że tak szybko się uruchamia, od razu po otwarciu. No i muszę powiedzieć, że design sam jego, no,
jest dużo różny i bardziej mam wrażenie na takim poziomie high w porównaniu do Era. No ale nie ma co porównywać w ogóle półki cenowej, bo jeżeli chodzi o tego, no to jest koszt w podstawowej wersji około 6000, natomiast R kosztuje około 3800. Ja mam wersję 8 GB RAM-u i 256 dysk twardy. Także to też jest ta w miarę podstawowa wersja, ale ja stwierdziłem, że chyba na razie nie potrzebuję, chociażby do montażu filmów. Chcę spróbować, jak ten Final Cut będzie się tu odnajdywał. Robiłem rozeznanie i na szczęście udało mi się dowiedzieć, otrzymać informację, że on w zupełności dźwiga. 1080 bez problemu montuje i płynność jest, natomiast 4K to w ogóle też nie robi mu wielkiej różnicy. Oczywiście z perspektywy tego, jak wiele składowych mamy w danym projekcie, który tworzymy, ale ponoć daje radę. Ja chciałem, myślałem o iMacu, ale niestety brakuje mi na niego miejsca, więc stwierdziłem, że póki co spróbuję z laptopem. Może kiedyś będę miał więcej miejsca i możliwości na to, żeby postawić iMaca i próbować z nim, ale w pierwszej kolejności chcę nauczyć się Final Cut'a właśnie na tym MacBooku. Co tu dużo mówić? Chip Apple M1 daje 13-calowemu MacBookowi Pro niewiarygodną szybkość i moc. Nie sposób nie wspomnieć tu o tej niezwykłej energooszczędności, dzięki której bateria wystarcza nawet, jak obiecuje producent, nawet do 20 godzin. Czyli tak naprawdę dłużej niż kiedykolwiek wcześniej w jakimkolwiek Macu. Ten MacBook to najpopularniejszy notebook dla profesjonalistów, który został przeniesiony na jeszcze wyższy poziom. Oczywiście wyświetlacz. Olśniewający wyświetlacz Retina wydobywa z obrazów bogactwo detali i czyni je bliższymi rzeczywistości. Zdecydowanie trzeba przyznać, że tekst jest ostry i wyraźny. Jasne podświetlenie LED pogłębia czerń i rozjaśnia biel. Niestety kamera to tylko 720p, co, jak uważam, na tej klasy komputer to za mało. Ale cóż, możemy przyjąć, że to jedno z niedopatrzeń producentów w tym wyjątkowym i idealnym komputerze. Klawiatura to Magic Keyboard, na której możesz robić wszystko szybciej i efektywniej. Posiada ona udoskonalony mechanizm nożycowy, co sprawia, że pisanie staje się wygodne i ciche. Ja już dzisiaj widzę, że ten MacBook to naprawdę coś wspaniałego i jeden w tym momencie z czołowych przenośnych komputerów